W Galerii Ateneum w Katowicach przy ulicy 3 Maja 25 wystawia swoje prace graficzne pani Dorota Nowak. Tak przyglądając się tym pracom, zaczynam się zastanawiać, co może wpłynąć jeszcze na moją wyobraźnię. Myślę, że na każdego obserwatora tych prac podobnie to wpływa. Te prace są bardzo w gruncie rzeczy osobiste, bo jeśli się podobają publice, to cudowny, że tak powiem, zbieg okoliczności. Artysta może cieszyć się tym, że jest dobry odbiór, a jednocześnie gdzieś tam pozostaje wierny sobie. Natomiast od iluś lat interesuje mnie człowiek, konkretnie częściej jest to kobieta, prawdopodobnie dlatego, że sama jestem kobietą. Natomiast te prace mają w sobie, po pierwsze, wypływają głęboko z warsztatu graficznego. Jakby tutaj nie odżegnuję się od swojego wykształcenia i od swojej pasji, bo jestem wielką pasjonatką nowych i starych technik graficznych. No i czerpię z pełnymi garściami zarówno z tego, co stare, jak i z tego, co nowe. Czyli tutaj w tych pracach, tak jak powiedziałam przy otwarciu, widać inspirację luministami, karawaczynistami, czyli właśnie taką teatralnością. To teatrum, w którym w czerni jakby zaczynamy widzieć poprzez delikatne światło rysującą się bryłę, kiedy widzimy akty kobiece, kiedy widzimy postacie, kiedy widzimy twarze, kiedy to światło czasami nam to sytuację rozbija, a czasami buduje formę. Jakby jest clue tych prac i jakby ta tajemnica i to takie, może to duże słowo, ale nie boję się go użyć, takie metafizyczne działanie światła, symboliczne, metafizyczne działanie światła jest, wydaje mi się, takim pierwszym odczytem i bardzo właściwym odczytem przy przeglądaniu tych prac. Prace graficzne, czarno-białe, bardziej działają na wyobraźnię niż kolor, który narzuca nam już pewne obrazy. Moje przyzwyczajenie grafika mówi mi, że wszystko ma swój wymiar symboliczny, również kolor. W związku z tym to nie jest tak, że odżegnuję się od tego koloru, bo akurat w tej pracy nie przewija się zbyt wielu sitodruków, bo ja również bardzo czynnie w tej technice działam i tam częściej ten kolor pojawia się znacznie odważniej. Natomiast w przypadku tych prac to są wszystko klęsłodruki, czyli klasyczne intaglio, gdzie jakby sama technologia jest na tyle skomplikowana, że zazwyczaj ogranicza się do jednej matrycy. W tym momencie ta decyzja, żeby to była czerni, ewentualnie, żeby to była jakaś głęboka sepia. No jest taką decyzją artystyczną i ma na celu jakby właśnie przekazanie pewnej prostoty formy. Ja bardzo cenię grafikę właśnie za to, że tak powiem taka bardzo kameralna i z drugiej strony, że ma tą taką subtelność, prostotę środków wyrazu, które bardzo bezpośrednio przemawiają do odbiorcy. W czym się pani lepiej czuje? W kolorze czy właśnie w czarno-białej twórczości? No ostatnio więcej tej czarno-białej twórczości, co nie należy jakoś kojarzyć, broń Boże, z przygnębieniem. Natomiast czerni i biel i te subtelne szarości za szlachetność po prostu. Myślę, że to zależy od takiego okresu, w którym mocniej zintegruje się z daną techniką graficzną. W przypadku druku cyfrowego z sitodrukiem są tutaj takie prace, albo w przypadku samego sitodruku ten kolor po pierwsze jest również łatwiejszy do uzyskania, po drugie bardziej prowokuje w procesie samego druku. Tak samo kwestia formatu. Determinuje format nie tylko sama decyzja, że te prace mogą dobrze działać w małych formatach, natomiast jakby sama technologia graficzna również nam w pewien sposób determinuje te nasze zapędy formatowe. Na pewno dużo łatwiej jest w tych technikach, które mają nieco łatwiejszy warsztat, takich właśnie jak serigrafia czy druk cyfrowy, uzyskiwać te duże formaty. A ja uwielbiam też na wystawach łączyć jedno i drugie po to, żeby uzyskać pewien kontrast formalny, żeby mieć poczucie, że coś ciekawego się tutaj w wystawie inczo dzieje. Można w Galerii Ateneum obejrzeć piękne obrazy i miniatury, i większe formaty i przeżyć to, co przeżywała autorka tworząc tę pracę. Dziękuję serdecznie. Serdecznie dziękuję.